Witam w grze Vintage Story. To już 50 odcinek, aż 50, naprawdę niesamowita liczba, jak dla mnie. No, ale nic niezwykłego chyba dzisiaj się nie wydarzy, a przynajmniej nie planuję. I tak właściwie ten odcinek nie byłem pewny, czy mi się uda go nagrać. Może się uda, zobaczymy. W każdym razie jestem przy, a właściwie nad, trzecim translokatorem, nawet nie jest zaznaczony, może ja powinienem sobie nazwać to miejsce translokator 3. Niech będzie w ten sposób. Będę pamiętał, że to jest wtedy tutaj. Zabrałem ze sobą zbroję i myślę, że dzięki temu na spokojnie będę mógł sobie przejrzeć tą jaskinię, która jest po drugiej stronie. To raz, a dwa... co jeszcze? A, no właśnie, jest... O, tam drifter już wyłażą z jaskini. Jest środek jesieni. Znowu będzie się zima zbliżała. No nic. Gdzie był ten translokator? Chyba tutaj. Chyba. A też go było słychać. Ciekawe. Ale tu nigdy wcześniej ich tylu nie było. Powinienem się ubrać, a nie na golasa z nimi walczyć. Ej, co was tak dużo tu? Może ich się... taka teoria. Może z czasem po prostu ich jest coraz więcej. Weź tam wpadnij. O. Może ich po prostu się z czasem pojawia więcej. Jak są te burze temporalne coraz gorsze, to może i driftery są coraz częstsze, coraz więcej się ich spawnuje, no bo przecież ich tyle na początku nie było. Lub ja mam takie wrażenie tylko. Bo słychać ten translokator, czyli może faktycznie jak na powierzchni usłyszę takie bzyczenie, to znaczy, że jestem gdzieś w pobliżu. Tylko... myślę, że to jest kwestia albo przypadku w tym momencie, albo poza nagraniem, no bo jakbym tak po prostu chodził po okolicy i nasłuchiwał, nawet za bardzo gadać nie mogę wtedy, bo sam się, znaczy ten dźwięk bym zagłuszał swoim głosem. O ten, to. Właściwie... a, ścia mnie tu... o, co to było? To są spodnie. I... dobra. Tu gdzieś... w ogóle tak, co my tu mamy? Czy tu coś z tego dało się wyjąć? Czy ja już to... aha, tu mamy trochę trawy suchej, no nie specjalnie bogate. Aha, tu były inne skały. Tu nawet lampę sobie, widzę, postawiłem. Dobra, idźmy na dół. Gdzieś było to żelazo, jestem ciekaw tego złoża. Mógłbym się podleczyć, ale dobra. Zjedzmy chlebuś. Został mi jeszcze z poprzedniej wyprawy. Dobra, podleczę się. No! Już jesteś? Już? Pamiętacie z poprzedniego odcinka, że w tej zbroi właściwie ciężko się uleczyć? No w sumie to dość logiczne. No bandaż zakłada się raczej na ranę, nie na zbroję. Mając coś takiego na sobie, pewnie ciężko by było się, no nie wiem, zabandażować, tak, nałożyć coś. Widzę, że tu muszę sobie co nieco wykopać. Tu byłem. Nie wiem, czy w dobrą stronę idę, bo tu była jakaś taka zawiła ta jaskinia. No ale widzę, że to są miejsca, w których byłem. Chyba nie tu, może w drugą? Hop, 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 hop. To było jedno z moich wyjść, które wykopałem. A może w... aha, tu jeszcze kopałem zejście. No dobra, pójdźmy tędy, to tak chyba naokoło będzie. Co powie to coś? Czy tutaj jakieś... nie pamiętam już, czy tu są jakieś
Nie, tutaj. Co? Tu nic nie ma? To jak ja tam zszedłem? Może tędy, może właśnie. Może. Może tak. Jeszcze te kamyczki by zostały z mojej poprzedniej. Naprawdę? O, to jest, to wszystko tutaj zostało z poprzedniej wizyty, ale tak. To ciekawe, że się wypaliły pochodnie, ale kamyki zostały. To tak jakby. Właściwie nie wiem, co tak jakby. Jakby gra liczyła czas pochodni, ale nie kamyków. A, dobra, no to to jest faktycznie od tej strony, tylko że tam przed chwileczką byłem. Tylko że zamiast iść w dół, to jeszcze najpierw musiałbym troszkę wyjść pod górkę. Co to jest za skała? Piaskowiec. Z tego co pamiętam, żelazo było gdzieś tam daleko na samym końcu. No ale tutaj na razie driftery zwykłe. Takich dużo muszę tłuc. Przydałby się jakaś broń. Może ta stalowa jest jakaś OP. Faktycznie i można ich szybciej się pozbywać, bo takie to tłuczenie to takie jest długotrwałe. Perydotyt. Popatrzmy. Nie wiem, może tu coś jest gdzieś. Złoto. O! Zaraz, jeszcze raz. Całe szczęście mam drugie. Kwarc. Potwierdzone ogromne ilości kwarcu, kasyteryt śladowe i. Jeszcze raz. Aha, ale to są. Nie, zaraz. Moment, 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 moment. Złoto rodzimy w kwarcu. A, no dobra, to muszę ten. Gdybym znalazł kwarc, no to. To gdzieś to złoto będzie. A kwarc jest ogromnej ilości. Aha, no to on jest gdzieś tu blisko. A może niżej. Dobra, zejdźmy na razie w tę stronę. Może on tu po prostu gdzieś jest. Jak będę wracał, to tam się rozejrzę. O, proszę, jest kwarc. O, tutaj? Tu pewnie byłem. Trudno, żebym nie zauważył tych podziemi. Ale jest i kwarc. Czyli w tym kwarcu gdzieś jest złoto. Nie wiem, czy złoto mi jest jakoś najbardziej bardzo mocno niezbędne. Jedyne, co mi w tym momencie przychodzi do głowy, no to tak na dobrą sprawę trochę pokopię, nie wiem, nie za dużo, zaraz jeszcze młoteczkiem sprawdzę. W każdym razie to, co mi przychodzi do głowy, no to chyba na tę płytkę, żeby z lampą połączyć, żeby była jaśniejsza. O, to może to. No dobra. I co? Złoto rodzimy w kwarcu, śladowe pokłady. Może by pójść w tę stronę? Czy on po prostu ten kwarc, jakby to wielkie pole kwarcu widzi? No ten kilof mały i może on w tym wielkim polu kwarcu, nieważne w którym miejscu ja będę, może on faktycznie złoto też wykrywa. Zaraz zobaczymy, co on pokaże, jak tutaj zrobię. Kwarc. A nie, czy tutaj złoto już nie wyszukał? No dobra. No zobaczymy w tę stronę. No dajmy na to tu. Śladowe pokłady. To równie. Nie wiem właściwie. Te pola kwarcu są tak naprawdę bardzo duże zwykle, więc. Nie wiem, jak daleko powinienem kopać. Aż kwarcu też mi tyle nie potrzeba. Co ja z tym będę robił? Szkło? Dobra, jeszcze parę. Dobra, zobaczmy co. No, no, no niech będzie, że jeszcze dwa kamyki. No, no dobra. No.
I teraz co on mi powie, jak tutaj rozwalę? Coś się zmieni? Potwierdzone. O, hematyt, potwierdzone średnie ilości. Ale to on może wykrywać to żelazo chyba. Oj, węgiel brunatny. Ale złota już nie potwierdza. Ciekawe, to może w dół. A tu? W dół albo w teraz moje prawo, jeżeli w ogóle nadążacie patrząc na nagranie, gdzie ja w ogóle chodzę. Złoto rodzime, o, tutaj tak. A spróbujmy troszkę w dół. Nie, tu już się kwarc kończy. On raczej jest na takich, wydaje mi się, jeżeli dobrze zaobserwowałem, że kwarc jest raczej na takich, nie wiem, w formie pokładów. Taka plama po prostu, płaska, o. Więc jeżeli to jest jakiś tam kawalątek złota, no to tutaj ja mogę naprawdę dziubać i dziubać i nie znaleźć. No właśnie, teraz już złota nie potwierdza. To może w tę stronę? Nie lubię tego szukania. Znaczy, chyba nie mam cierpliwości do tego po prostu, ale złoto rodzime, no, no dobra, no śladowe pokłady, no są, ale o, słyszę przez skałę wilka. Może ja w ogóle przyszedłem po tym, nawet nie zauważyłem. No dobra, ale faktycznie to kwarcowe pole się ciągnie jeszcze w tę stronę, dość daleko widzę. Potwierdzone śladowe pokłady, cały czas złoto. Potem stąd nie wyjdę, bo się pogubię, gdzie ja w ogóle jestem. Może powinienem niżej troszkę kopać? Tak mi wygląda na... Jaka to jest głębokość? Na... 3? Tak. O! Było słychać, no ale to może być ten... no, translokator, w którym tutaj przybyłem? Nie wiem sam. Dobra, zobaczmy co z tym złotem, a jak nie wiem, nic się nie zmieni, to się wycofuję i idę szukać tego żelaza. O, a teraz złota nie ma. No dobra, no to nie wiem, ono jeszcze było gdzieś, może tu? Tak. No to... Pokopmy w tę stronę jeszcze. Tylko powinienem iść niżej. O. Ile już tego mam kwarcu? No naprawdę, co ja z tym mam robić? Nie wiem, czy jest jakieś zastosowanie do kwarcu poza szybami. Szklarnię sobie zrobię, szklany dom. Kopułę nad domem. Nie no, to trochę by jednak było wypalania. O, a teraz już znowu nie znalazł. Dobra, gdzieś jest drifter. O, proszę, znalazłem. Nawet bogata z ten. Co to jest? Kasyteryt, wow, ale znalezisko. Kasyteryt to co to było? Cyna. Cyna, o, to nawet dobrze, no. Coś jeszcze? Zaraz wrócę do tego złota. Chyba więcej nie ma, jeszcze tak się rozejrzę. O, tu jest.
tu. To nie. O, nawet trochę tego złota tu jest. Znaczy, spodziewałem się, nie wiem, jednej no, kostki, a tutaj co najmniej trzy. Co na to? Kilof? Kilof na to, że wykrywam. No, nadal złoto gdzieś tu wykrywam. To może ono tu jeszcze gdzieś jest. Albo może po prostu miałem farta, że ono. Mam kilof jeszcze jeden. Może miałem po prostu akurat w tym momencie farta, że ono jest w takich. No, takich plamkach po jedno, po trzy. O, tutaj jeszcze jestem kasyteryt. To może i złoto jest. Nie wiem, czy on mi jest ten cały kasyteryt aż tak potrzebny do czegokolwiek. No bo mając narzędzia z żelaza, no to te miedziane, jakiekolwiek by one nie były, no to już są takie trochę, no. Wow. No ale dobra, no, cyna. Dobra, wychodzę stąd, bo już ile można. Nie no, jeszcze. No nie mogę się powstrzymać, no. To złoto, gorączka złota, znalazłem złoto i już mam ten. Może nade mną? Nie, no chyba nie. A może? Nie, no tak wygląda, że ten kwarc jest taka warstwa potrójna. Dobra, jeszcze raz zobaczmy, co powie Kilof i wychodzę dalej. Tu już złota nie ma, a tu jeszcze było. Czy mi się wydaje? Tak. Mówię, że coś zrobię i robię zupełnie co innego, bez sensu. O, już myślałem, że to coś nowego. To po prostu kwarc w innym kamyku. Nie, dobra, idę stąd. Na pewno gdzieś to tu jest, ale trudno. Ha, teraz jak stąd wyjść? Skąd ja przyszedłem? Chyba stąd. Nie. Może o, dobra, chyba stąd. No i cześć. Skąd wy się tu... A, jeszcze żyjesz. Skąd was tu się tyle bierze? O, jeszcze jeden. I chyba jeszcze jeden, czy nie? Nie. To idziemy... Nie, to nie było tu. Tylko tu. I cóż ja tu znalazłem? Takie fajne asy wezmę w sumie. Nie wiem na co. Może sobie piwnicę tym ozdobię. Chyba nie da się czegoś takiego zrobić. Bo nie wiem z czego. Z kości? Co podpowie pozyskane po zniszczeniu? No nie można tego stworzyć. Dobra, weźmy skrzynka, ale chyba pusta. Ale tych czaszeczek tu jest więcej. To chociaż tyle. Kaplicę czaszek sobie zrobię, jak w paru miejscach. Jak się nazywała ta miejscowość w Polsce koło Kudowej Zdroju z czaszkami?
Nie pamiętam. Byłem tam. A to jest hematyt, czyli chyba inny rodzaj żelaza. Znaczy, żelazo pewnie to samo, tylko inny minerał. Jeśli dobrze się wyrażam, bo nawet nie wiem, czy to będzie właśnie minerał. Co mi to pokazuje? Skała uboga w hematyt, skała... A, kasyteryt. Hematyt, niska, średnia. A co mi powie mój kilof na to? Ile tego żelaza tu jest? Może ono jest dużej ilości, bardzo dużej ilości. Okej. Okay. 18. Znaczy to po tych złożach, które tam mam nadal, mam nadzieję, że jest ich dość dużo, to tutaj się takie wydaje, no jest złoże, no spoko, fajnie. Jakbym odkrył je jako pierwsze, to też by było fajnie. Tylko że w tym momencie to już nie jest jakaś rewelacja dla mnie. Co tam jest u góry? A w ogóle czy... Nie, ja wcale nie jestem jakiś specjalnie głęboko. Cały czas niska zawartość, tak. No dobra, a jak to jest to żelazo na takiej głębokości dość przeciętnej? Ciekawe, czy jest niżej coś więcej. Może warto by było pokopać? Oczywiście to też wszystko trzeba przerabiać. Cały czas jakoś... Ale nie, on też jest bardzo duże złoże. Zobaczymy, jak daleko dojdę w ogóle na mapie. O, na mapie, jakbym tutaj gdzieś do góry zaczął kopać, to mógłbym wyjść z tego lasu. I się rozejrzeć. Może. Proszę bardzo, nawet sama gra mi wskazuje. Tu masz żelazo do góry, idź do góry. Tu jest kupiec. Trudno powiedzieć, czy tu jest coś jakiegoś nietypowego. Dobra, co tu zrobić? Wilka słychać. Może po prostu będę próbował wykopać się stąd. Tylko, że... Przez te drzewa trudno powiedzieć, czy to są górki. Tu na pewno były górki, bo jak wychodziłem, to widać było, że są górki. Ale pytanie, czy tu jest... Jaki tam jest teren? Wiecie co, zrobimy tak, ja małe cięcie zrobię, no bo to wykopywanie się raczej nudna rzecz do oglądania. I o, bazalt, zmienia się sceneria. No w każdym razie robię cięcie i widzimy się dla was za chwilę, dla mnie zobaczymy, czy w ogóle mi się uda stąd wydostać. No dobra, to było właściwie prawie od razu. Skoro jest ziemia, to znaczy, że jestem już blisko powierzchni. Tylko, że jest niestety noc i to początek nocy, więc nie za fajnie. Oczywiście mógłbym sobie zrobić... I chyba tak zrobię, łóżeczko... I przenocować, żeby było jaśniej, żeby było cokolwiek widać. Naprawdę bardzo by mi się przydał, bardzo bym chciał, żeby w tej grze było coś takiego, jak na przykład w Stardew Valley śmietnik. Czyli po prostu nie rzucam niepotrzebnej rzeczy na ziemię, którą zaraz podniosę, bo oczywiście tak jak coś podnieść, to gra tego nie zauważy. Ile tu potrzeba? No jeszcze trochę. Niepotrzebnie to zrobiłem, ale dobra.
To jest tak i jeszcze 6. Raz, dwa, trzy. O, to jest czwarte. 5, 6. Dobrze by było się może zdrzemnąć jednak gdzieś, gdzie nie pada. Powiedzmy tu. Dziura w ziemi do przenocowania. I tymczasowe zamknięcie. Żeby mi tu coś nie wlazło w nocy, w ogóle, która jest 21. No to się obudzę gdzieś nad ranem, nadal będzie ciemno. No i pobudka, która jest godzina? 4:25. No to nie wiem, łóżko może jeszcze się przyda, weźmy je ze sobą. O, śnieg pada. Przecież to dopiero październik. Boję się rozebrać z tej zbroi. Nie wiem, jakiś taki mam niechęć do tego. Zobaczmy. Nie pamiętam, czy ja byłem u tego kupca? Chyba nie, bo wydaje mi się, że troszkę się obawiałem w ogóle tutaj chodzić. Ale może mi się tylko wydaje. No nie, w dziwnym miejscu wóz postawił. Dzień dobry, panie Grit. A ty żywność sprzedajesz. Abyś chciał ode mnie jakieś takie dziwne rzeczy. Takich rzeczy to ja nie mam. No, skrzynki czasem znajduję. Motyki. Czasem. Ale innych rzeczy to nie mam, sorry. No dobrze, rozejrzyjmy się. Może jakiś kurczę, ale tu las jest wszędzie. W ogóle, co powinienem zrobić? I najpierw powinienem to zrobić, bo już w tym momencie czuję, że będę miał kłopot. Pewnie już ktoś zauważył, o co mi chodzi. O, lifter. Gdzie jest wyjście z tej dziury, z której ja wyszedłem? I to ja powinienem zrobić od razu. Gdzieś tu chyba. Czyli na zachód. No, ci to praktycznie nic nie robią, jak się tą zbroję posiada. Ci są. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek mi zrobili. Chyba nawet nie. Że to nie jest jakiś wielki problem, bo ja tutaj jakoś dotrę do tego teleportera, ale jednak wolałbym. Tędy byłoby prościej. Może tu jest ta dziura? O, ten się zebrał. Ten mi zrobił. O, tu jest. Dobrze, to zróbmy to. Nie wiem, nazwijmy to dziura. Dziura zwykle jest czarna, więc to będzie czarna dziura. Zaznaczmy to w ten sposób. No dobra, od tejże czarnej dziury, może w tę stronę, tu jakieś takie bardziej otwarty teren. Szkoda, że ciemno jest. Szósta. Nadal ciemno. Bazalt. Zbroja skrzypi, chrupie, trzeszczy. Taki miły drobiazg. Gdzieś jest wilk, ale wilk? Ciekawe, czy wilk by mi zrobił coś w takiej zbroi. Oczywiście mam na myśli tego wilka z gry, bo prawdziwy to. Zależy, jakby utrafił, no co mógłby ugryźć.
człowieka w pełnej zbroi płytowej, no, czy nawet w kolczudze, no nie przegryzłby wilk. Chyba, żeby akurat tak utrafił, że w jakiejś, nie wiem, gdzieś tam zgięciu, nie wiem, pachwinę, łokieć, coś takiego pod kolanem. Musiał być naprawdę farta, żeby tak ugryźć. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, nic tu nie ma. Ciemno. W ogóle ta pora roku się zupełnie nie nadaje do zwiedzania. Krótkie dni. O, eksperyment, chodź tu. Zrobisz mi coś? A ja tobie mogę. Polowanie na wilki będzie w zbroi teraz. Żywa ten człowiek przynęta i nie wiem, a to jakiś wychudzony ten wilk. Skórę mogę zabrać. Kości i mięso to mi niepotrzebne. Bruk z granitu też mi niepotrzebny. Gotowe do chowu. Waga niska. Nawet nie warto polować na te zwierzaki. O, gdzieś. A to świnie. Właściwie dziki. Dobra, trochę się rozwidnia. Ale popatrzmy na mapę. Czy w ogóle jest sens tu gdzieś dalej iść? Czy tu jest coś, co wygląda jakoś, nie wiem, inaczej, nietypowo? Tu jakieś ruiny. Tu pewnie jakieś krzaczki. Tu jeszcze jakieś ruiny. No dobra, pójdę trochę w tamtą stronę. Ciekawe, jak się pływa w zbroi. Czy w ogóle jest możliwość pływania w zbroi? W tej grze? Nie ma problemu, widzę. Aczkolwiek nie sądzę, żeby było to możliwe w rzeczywistości. Popatrzmy, czy coś pod ziemią. Co odkryłem? Odkryłem no trochę złota. O, co to? Ruda, ciekawe jaka. Co to jest? Nie wiadomo, co tu wywalić. Kamienie. 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 Nie chcę tego, naprawdę. O, galena, ołów. Ołowie to jest cała masa. Nie no, może przesadzam, że cała masa, ale dużo. W tym za pierwszym translokatorem. Nie będę szedł na piechotę do domu, stąd nie ma mowy. Nie jestem przygotowany. Tu nie wiem, czy warto iść do tych ruin. Chyba nie, myślę, że będę wracał. Tu jest las. A to przede mną? Chyba górka zwykła. Najwyżej wiem, wrócę i pokopię w dół. Zobaczymy, czy tam jest jeszcze żelazo poniżej, ale ten mój powrót do dziury to już wam daruję. Widzimy się na dole. O, patrzcie, kogo spotkałem. Jeszcze jeden. Co? No chodź, chodź. Już z miecza jestem cię w stanie pokonać. Zemsta będzie. Będę wychodził polować na wilki. Za te wszystkie ataki znienacka, kiedy ginąłem i traciłem cały sprzęt, musiałem szukać. No parę razy to się zdarzyło. Nie zawsze w nagraniu. No dobra, znowu małe cięcie. No dobra. No to jestem przy tej konstrukcji, w której zabrałem czaszki. No i teraz spróbuję pokopać trochę w dół. Zobaczymy, czy tam jeszcze coś znajdę. Żelazo było tutaj za mną. No tak mniej więcej, ja wiem, no w tę stronę. Powiedzmy w tę stronę. No niech będzie, że w tę stronę. Ciekawe, co pokaże. No, żelazo może wykryć w tym momencie. Kasyteryt. To nie jest żelazo. Nie będę szukał. Jak trafię, to trafię. No, już tam.
Chyba cyna była. Tak? Ciekawe. Kasyteryt. No gdzieś to wyżej tam jest. Czy tu? Nie, no dobra. No i znowu szukam bez sensu tego, no. Znaczy, problem jest taki, że ja jedzenia już nie mam. Cały chlebek zjadłem. I chyba będę musiał wracać. Słychać driftera gdzieś blisko, tak jakby był obok mnie. W tę stronę? Bądź pode mną. Teraz mam wrażenie, że jest nade mną. Kurczę, no naprawdę nie mam co jeść. Chciałem pokopać w dół, ale widzę, że... No troszeczkę nie tak jak planowałem, ale to nic. Myślałem, że tu będę krócej i planowałem tak naprawdę jeszcze wleść, czy wejść, pójść do tego miejsca, no jak to powiedzieć, tam gdzie odbywałem pierwszą podróż do domu z translokatora i po drodze znalazłem dwie jaskinie, w jednej był kwarc i srebro, w drugiej był kwarc i złoto. Więc tam się zastanawiam, czy tam się jeszcze nie uda ci nie poszukać tych rzeczy. O, widzę, że tu będzie... Ryzykuję strasznie. No, zbroja fajna, tylko człowiek strasznie się głodny w tym szybko robi. Czy czymkolwiek ja jestem z tą zielonawo-szarą twarzą. Aha, kwarc. Ciekawe, to może być nawet to złoże, które wcześniej wydłubywałem. A ciekawe jeszcze, co to pokaże. Oczywiście kwarc, no i tylko tyle. Ogromne ilości kwarcu. Coś podobnego. No i... Ciekawe, czy byłem już kiedykolwiek tak nisko. Chyba nie. Już dawno chciałem wykopać dziurę do wnętrza ziemi. Myślałem, że zrobię to gdzieś przy moim domu. Ale? Nie wiem. 38. No i będzie powrót. Marudził będę. Znaczy może już się skończy nagranie, bo już zbliżamy się do końca. Zobaczymy, jak nisko mi się uda zejść. Nic nie znalazłem tutaj oprócz kwarcu. Oczywiście musiał mieć sporo farta, żeby akurat trafić na coś. Ile miałem chleba? Z kilkanaście sztuk i wszystko zjadłem. ...27... Ciekawe, jak wygląda dno. Jeszcze nie widziałem w ogóle dna. Otchłań? Nie wiem. Też niezniszczalna jakaś skała? Jaki bedrock?
kółeczko tu się zdecydowanie kręci szybciej. A w ogóle jak daleko... No nie jest ci... O... Nie, dobra, to może być bazalt po prostu. Tam taka czarna plama była, wydawała się nietypowa, ale to po prostu skała bazaltowa i tyle. No, 10. Uwaga, 9 jest. 8. 7. I 6, 5. 4. Może tam jest minus, właśnie, może tam jest po prostu minus. A nie, dobra, chyba doszedłem do dna. Okrycie. Wymaga narzędzia poziomu 196, aby zniszczyć. Co to było? A, no dobra, no teraz mi głód dopadł. Jeszcze może zobaczmy, co mi powie młoteczek i będę kończył tym takim żadnych złóż w pobliżu. Zdejmę, co się da. Żeby mi się szybciej wychodziło. No i pytanie, czy ja przeżyję, czy wrócę? Dowiemy się tego w być może kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Cześć.